Witam Państwa ze Stanów Zjednoczonych, okolice Chicago. To jest town, miasteczko nazywa się Frankfort, Illinois. Chciałam pokazać, jak w ostatnich kilku dosłownie dniach wzrosły ceny paliwa. Czyli tutaj jest BP, stacja benzynowa, 4,59 za galon. Galon to tutaj jest 3 litry i 750 ml mniej więcej, czyli niecałe 4 litry. Czyli to jest jedna stacja benzynowa. Będę pokazywać, jak będziemy jechać dalej, ceny. To jest druga stacja benzynowa, następna stacja benzynowa Speedway. No tu jest... tak zatkało mi to. 4,59 też była cena. Czyli nic się nie zmieniło. 4,59 za tą najniższy oktan paliwo. Mobil Gas Station 4,57 i po drugiej stronie jest Shell, stacja benzynowa Shell. How much is the gas there? That is one Shell. So regular, to jest następna stacja BP 4,59. Naprzeciwko jest stacja Shell. How much is there for? Can you move a little bit forward? 458. I'm just on the post. I don't see it. 458. Okay, so it's very bardzo blisko tamta cena i ta. Tu jeszcze diesel 4,99, czyli ropa do ciężarówek. Prawie, że 5 dolarów za galon. 5,35 and Shell? Na Shell 5,35 ropa do ciężarówek, diesel. Następna stacja benzynowa Shell. Ile? How much is the gas? 4,69. $4.69. Another BP gas station. Let's see how much is the fuel. $4.69 is here. Okay. Okay, tu jest Shell station. Stacja benzynowa Shell. Ile jest to paliwo? 4,59. A do ciężarówek 5,39 za galon. Chciałam Państwu pokazać, jak wyglądają ceny w zeszłym tygodniu. Ceny paliwa w zeszłym tygodniu było, kupowałam jeszcze za 5, chyba 11, później 5,39. W tej chwili no, ceny poszły strasznie do góry, a wygląda na to, że jeszcze pójdą, z tego co nasz prezydent mówił. Także nie za dobrze. To tak króciutko o cenach paliwa w Stanach Zjednoczonych, okolice Chicago. Bye!